Jesteśmy na dawnych ziemiach biskupów wrocławskich, a obecnie w pobliżu miasta Wrbno, w krainie białego człowieka. To tu Biały Potok wlewa się do średniej Opawy, ta do właściwej Opawy, ta do Odry, a ta do Bałtyku. Obok Białego Potoku kwitnie osada o znajomo brzmiącej nazwie Biały Potok. Paręset metrów dalej sterczą resztki Białego Zamku, który kiedyś nazywano Weisenstein, i wszystko jasne. Ta kraina nie dyskryminuje Murzynów, bo wokół wije się wiele asfaltowych ścieżek. Ruszamy w górę Białego Potoku, którego źródło bije ze wzgórza Orlik i nie ma tam raczej boisk piłkarskich. Na długości około 500 metrów naliczyłem 3 mosty. Macie więc możliwość wyboru, którym brzegiem Białego Potoku pójdziecie. Osobiście polecam lewy brzeg, idąc w górę potoku. Domeną górskich potoków są skały i bardziej pasowałaby nazwa Skalny Potok, ale prawa do tej nazwy zarejestrował i wykupił wszelkie przywileje sąsiedni potok. Plastyczne i energetyczne właściwości słońca docenicie, zagłębiając się w las. A ten las to czyste powietrze, zapach ściółki i drzew, jednym słowem terapeutyczna leśna kąpiel. A co na to potok? Potok szlifuje kamienie. Chłodzi w upalne dni. Dostarcza elementy do zabawy, leczy lub rani. I po całości jest mega, eko i spa. Właśnie tu, poniżej plaży, Biały Potok kończy slalom między skałami i wlewa się do średniej Opawy. A miejsce to jest dobrze skryte wśród zieleni. Właściwie celem mojej wyprawy był Biały Zamek, ale uważam, że droga też ma swoją opowieść. Ciąg dalszy nastąpi.